Siemano, z tej strony Herbu. Zapraszam Was na kolejną topkę na kanale, w której tym razem omówię 5 tytułów z kategorii bijatyk, na które warto zwrócić uwagę w 2023 roku. Co jak co, ale ten rok to dosłownie uczta dla fanów gatunku, bowiem w jego obrębie znajdują się premiery takich hitów jak nowy Mortal Kombat, Street Fighter czy Tekken. Poszczegóły jednakże zapraszam do dalszej części odcinka. I jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam Wam o Instant Gaming, czyli platformie do zakupu gier oraz doładowań do wirtualnych growych sklepów po niższych okazyjnych cenach. Jeżeli kupujecie gry w wersji cyfrowej, to koniecznie sprawdźcie Instant Gaming i oszczędzajcie na zakupach. Tymczasem startujemy z 5 najlepszymi moim zdaniem bijatykami na rok 2023. Zapraszam! Miejsce 5. Die by the Blade. Tytuł, który pierwotnie miał ukazać się w listopadzie zeszłego roku, aczkolwiek decyzją deweloperów, którzy potrzebowali czasu na jego dopracowanie, jego premiera została przesunięta na Anno Domini 2023. Koncepcja gry jest naprawdę mega ciekawa, ponieważ stawia na pojedynki 1-1 z udziałem mieczy. Szykuje się zatem gra pełna efektownych starć, która z pewnością będzie wymagała od graczy pełnego skupienia i zaangażowania. Produkcja bowiem głośno reklamuje się sloganem One Hit Kills, co w wolnym tłumaczeniu można odczytać jako jeden cios zabija. I faktycznie, na zaprezentowanych zwiastunach widać, jak zawodnicy wzajemnie uderzają swoimi ostrzami o siebie, aż w końcu jeden z nich zadaje śmiertelny, decydujący cios. Szykuje się zatem gra, która w swoim założeniu stawia na parowanie ciosów przeciwnika i wyprowadzanie kontr. Gra, która nie wybacza błędu, ale również gra z wysokim tempem rozgrywki. Nie wyobrażam sobie bowiem ekranów ładowania dłuższych niż kolejne rundy potyczki, które w niektórych przypadkach będą zapewne trwały bardzo krótko. Mimo różnic gatunkowych, automatycznie nasuwają mi się tutaj skojarzenia z Ghost Runnerem, który również stawiał na błyskawiczne tempo akcji z motywem przewodnim ginięcia od jednego ciosu. Die by the Blade stawia na podobne rozwiązanie, jednakże w gatunkowych ramach bijatyki. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie przesuną ponownie daty premiery i gra ukaże się jeszcze w 2023 roku. Wiadomo natomiast, na jakie platformy szykowane jest Die by the Blade. Mianowicie są to PS4, PS5, Xboxy One oraz Series XS oraz komputery PC i Nintendo Switch. Miejsce 4. WWE 2K23. Jedyny tytuł w tym zestawieniu stawiający bardziej na symulację sportowych zmagań niż na potyczki na śmierć i życie rodem z filmów akcji. Mimo tego jednak gra swoim rozmachem i efekciarstwem niewiele odbiega od reszty kandydatów z mniejszej topki, bowiem jak zapewne wiecie, stawia na zmagania w formule wrestlingowej, która to oczywiście największy nacisk kładzie na widowisko generowane podczas walki. Co warto powiedzieć na starcie, to fakt, że recenzenci oraz gracze są zgodni, że to najlepsza odsłona WWE od lat. WWE 2K23 to druga gra z serii, która ukazała się po rocznej przerwie spowodowanej nie najlepszą jakością wcześniejszych wrestlingowych wydań. Dynamika starcia oraz ich widowiskowość stają na wysokim poziomie i angażują gracza, to jest w sumie najważniejsze. Tytuł posiada również tryb fabularny oraz multum innych wariantów rozgrywki, zatem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto wspomnieć również, że gra promowana jest przez jedną z amerykańskich wrestlingowych legend, czyli przez Johna Cena, co zapewne podkręciło odpowiednio słupki sprzedaży, a fakt ten oczywiście powinien uradować miłośników zmagań multiplayer, którzy to nie będą mieli problemu ze znalezieniem kompanów do zabawy. WWE 2K23 to gra, która uraduje zarówno fanów wrestlingu, jak i osoby szukające po prostu ciekawej alternatywy dla popularnych bijatyk dostępnych na rynku. Tytuł jest już dostępny do kupienia, bowiem jego premiera miała miejsce 14 marca 2023, a platformy, na których jest dostępny, to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS oraz komputery PC. Miejsce 3. Street Fighter 6. Otwieramy podium najnowszą odsłoną kultowej serii bijatyk od Capcomu, okraszoną numerem 6. Street Fighter z miejsca po premierze zaczął zgarniać wysokie oceny i nic w tym dziwnego, bowiem najnowsza część ulicznego wojownika to jedna z najlepszych, jakie najlepsza część serii. Gra oferuje mnóstwo trybów zabawy na czele z rozbudowanym trybem fabularnym stawiającym na ukazanie historii stworzonego przez graczy bohatera. Jest to typowa opowieść z cyklu od zera do bohatera, jednakże pomimo swojej prostoty angażuje do jej przejścia. Ponadto w trakcie poznawania opowieści gracze będą mieli okazję do rozbudowy swojego zawodnika, wpływając tym samym na jego statystyki na polu walki. Sama gra to esencja Street Fighterowej otoczki, czyli intensywne kolory i komiksowa oprawa przepełniona mnóstwem efektów specjalnych.
która nie ma co ukrywać, prezentuje się widowiskowo i wyśmienicie, a seria dzięki niej zachowuje swój unikalny charakter. Tytuł stawia również na humor, którego nie brakuje zarówno podczas starć, jak i podczas opowiadania przedstawionej historii. Oprócz rozgrywki fabularnej w grze nie zabrakło także rozbudowanego trybu sieciowego oraz klasycznego trybu arcade, czyli rzeczy, którą fani Street Fightera znają doskonale od pierwszych części. Podsumowując, Street Fighter to tytuł dla każdego, przy którym każdy będzie się dobrze bawił. Zarówno nowicjusze, jak i starzy wyjadacze. Nic tylko lecieć do sklepów, bowiem produkcja jest już dostępna do kupienia od 2 lipca 2023 roku, a platformy, na które można ją nabyć, to PS4, PS5, Xboxy One oraz Series XS oraz komputery PC. Miejsce drugie, Tekken 8. Troszkę skłamałem, mówiąc, że wszystkie gry z niniejszej topki wyjdą na 100% w 2023 roku, ale wśród tak hucznych zapowiedzi niesamowitych gier nie mogło zabraknąć kultowej bijatyki, jaką bez wątpienia jest Tekken. Na starcie od razu powiem, że premiera gry planowana jest chyba na sam początek 2024 roku, zatem mam nadzieję, że mi wybaczycie i zaakceptujecie to, że postanowiłem umieścić produkcję w zestawieniu Anno Domini 2023, delikatnie wykraczając poza jego ramy czasowe. Tekken to chyba tytuł, którego nikomu nie trzeba przedstawiać oraz do którego wielu graczy również z Polski żywi głęboką nostalgię. Szczególnie do części wydawanych jeszcze na poczciwego szaraka oraz na PS2. Już od pierwszych trailerów widać było, że gra stawia na mocne podrasowanie grafiki oraz jej elementów, takich jak efekty towarzyszące zadawanym ciosom. Powrócą również kultowe, doskonale znane wszystkim postaci, które ponownie staną do walki w turnieju Żelaznej Pięści. Co ciekawe, wielu bohaterów doczekało się tak zwanego redesignu, dzięki czemu ujrzymy ich w nowej odsłonie. Nie są to jednak drastyczne zmiany wyglądowe, a bardziej takie rzeczy jak fryzura czy ubiór poszczególnych zawodników i zawodniczek. Patrząc na to, jak długo po premierze wspierany był Tekken 7, myślę, że na podobne atrakcje będzie można liczyć w 8. Nie ma co ukrywać, że w Polsce marka Tekken to marka kultowa, zatem mogę sobie tylko wyobrażać, ilu ludzi czeka z niecierpliwością na 8. część legendarnej bijatyki. Nawiasem mówiąc, niedawno miała miejsce beta Tekkena 8, w której to wzięło udział sporo graczy i którzy ze wstępnych doniesień bardzo chwalą sobie next-genową bijatykę od Bandai Namco. Jak już wspominałem, Tekken 8 ukaże się na samym początku roku 2024, chociaż w niektórych źródłach można poczytać jeszcze o końcówce 2023, jednakże nie wydaje mi się to prawdopodobne przy natłoku innych tytułów z gatunku, które wyjdą w tym roku. Gra będzie w pełni next-genowa, bowiem platformy, na których się ukaże, to PS5, Xboxy Series XS i komputery PC. Nie ma zatem mowy o wersji na konsole poprzedniej generacji. Klasycznie przed ogłoszeniem miejsca pierwszego przypominam o partnerze kanału, czyli Instant Gaming. Znajdziecie tam m.in. gry z moich topek i zestawień, które to kupicie o wiele taniej niż drogą konwencjonalną. Oferta Instant Gaming ciągle rotuje, więc myślę, że warto tam zaglądać od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy coś nowego się nie pojawiło. Link do Instant Gaming znajdziecie w opisie pod filmem, a ja tymczasem zapraszam do omówienia zwycięzcy niniejszej topki, którym jest... Miejsce pierwsze, Mortal Kombat 1. W moim przypadku nie mogło być inaczej, mimo ogromnego szacunku dla wszystkich kandydatów niniejszego zestawienia, to jednak Mortal Kombat ma specjalne miejsce w moim sercu, jeżeli chodzi o segment bijatyk. Najnowsza propozycja NetherRealm Studios stawia na reboot całego uniwersum, który to reboot zresztą uwarunkowany jest fabularnie, gdy Bóg Ognia Liu Kang cofa czas, aby na nowo napisać bieg historii bohaterów serii. Po pierwszych materiałach widać, że rozgrywkę w Mortal Kombat czeka sporo zmian, a główną z nich ma być system cameo, gdzie w krytycznych momentach walki będą nam pomagać inne postaci, na przykład zadając dodatkowy cios przeciwnikowi. Nie jest to typowa walka 2-2, tak jak na przykład w Tekken Tag Tournament, jednakże motyw ten wnosi całkiem niezły powiew świeżości do prowadzonych starć. Jeżeli chodzi o dostępne postacie, to gracze nie powinni być zawiedzeni. Poza sztandarowymi bohaterami możemy spodziewać się także wielu powrotów z poprzednich części, których to zabrakło w 11. Koniec końców roster ma być naprawdę okazały, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego twórcy niedawno zapowiedzieli zawartość pierwszego Combat Packa, w którym to pojawią się m.in. Peacemaker w kreacji wspomnianego wcześniej przy okazji WWE 2K23 Johna Cena czy Homelander z serialu The Boys. No i na koniec chyba to, co najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla serii, czyli groteskowa przemoc, wypruwanie flaków i widowiskowe fatality, których nie mogło oczywiście zabraknąć. Twórcy bowiem po raz kolejny wznoszą się na wyżyny i pokonują kolejne granice, jeżeli chodzi o wymyślną eliminację wrogów, co od zawsze towarzyszyło każdej grze spod szyldu Mortal Kombat.
Ja osobiście nie mogę się produkcji doczekać i już złożyłem preorder, wyczekując daty premiery. A Mortal Kombat 1 ukaże się 14 września 2023 roku dla tych, którzy przedpremierowo zamówili edycję kolekcjonerską, a na półkach sklepowych gra będzie dostępna 19 września 2023. Platformy docelowe natomiast to PS5, Xbox Series XS, komputery PC i co ciekawe, Nintendo Switch. No to wiecie już, jak wygląda u mnie ranking tegorocznych premier, jeżeli chodzi o bijatyki. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, na którą grę z gatunku najbardziej wyczekacie i dlaczego. Chętnie się tego dowiem i pogadam z wami na ten temat. Tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie moich filmów i mam nadzieję, że przygotowywane przeze mnie materiały przypadają wam do gustu. Jeżeli tak jest, to nie zapomnijcie zostawić po sobie subskrypcji. Raz jeszcze dzięki wielkie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!